kieruje. Strzeż bezpieczeństwa państwa i jego obywateli i stanowi coraz większe zagrożenie dla osób mieszkających we Wrocławiu. Dalej czytamy. Z oburzeniem obserwujemy postępującą agresję i niebezpieczne zachowania wrocławskich policjantów. Policja jest agresywna w stosunku do osób, które nie stwarzają zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego. W tym roku w święto kobiet pokojowo szarpane, popychane i obrażane. Podjęte przez policję środki były nieadekwatne do sytuacji, a także narażały życie i zdrowie osób uczestniczących w proteście. Kolejne groźne incydenty miały miejsce podczas pokojowej demonstracji potępiającej udział policji w śmierci 34-letniego Bartka z Lubina, gdzie funkcjonariusze eskalowali sytuację, naruszając nietykalność cielesną protestujących. Wbrew naszym apelom do komendanta policji nie zostały wyciągnięte żadne wnioski ze skandalicznych czynów funkcjonariuszy, a sprawcy policyjnej przemocy nie zostali ukarani. W ostatnim miesiącu doszło do kolejnej tragedii. Policja zamordowała dwóch młodych mężczyzn, 29-latka cierpiącego na depresję Łukasza oraz 25-letniego obywatela Ukrainy Dmitra, pracującego we Wrocławiu. Gdyby nie doniesienia prasowe, żaden policjant nie poniósłby konsekwencji, a sprawa zostałaby wyciszona. Jako osoby mieszkające we Wrocławiu, płacące w tym mieście podatki i pracujące na rzecz jego rozwoju, zwracamy się o wstrzymanie finansowania Policji Polskiej jako instytucji stanowiącej zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców naszego miasta do momentu sprawiedliwego wyjaśnienia śmierci obu ofiar policyjnej przemocy. Nie chcemy, żeby z naszych pieniędzy finansowana była, która w bezpośredni sposób zagraża... Dzwonimy nie sprawi, że ktoś straci życie. Ta sytuacja jest absolutnie niedopuszczalna. To, co widzimy, to jest to, że policja nie jest gotowa do prowadzenia czynności. Policja nie wie, jak postępować z ludźmi, którzy są w kryzysie zdrowia psychicznego. Przypomnę, z problemami ze zdrowiem psychicznym, czy to zaburzeniami lękowo-depresyjnymi, psychotycznymi, czy to uzależnieniem, zmaga się co szósty Polak. To nie jest kwestia marginalna, to jest codzienność. Wygląda na to, że policja nie wie, jak działać z ludźmi, którzy są w kryzysie zdrowia psychicznego, czy którzy są pod wpływem środków odurzających. Jak spojrzymy w statystyki policyjne z zeszłego roku, to tam na Dolnym Śląsku wypadało 6 zabójstw na miesiąc. Tymi trzema śmierciami z rąk funkcjonariuszy policji policja wyrobiła połowę normy na miesiąc w tydzień. Nie może tak być, że